Korona ci z głowy nie spadnie na pewno, nawet gdy jesteś królewną. Trzy słówka za małe, trzy grosze. Fajnie, to jak ktoś woła Jakub, to tak obaj patrzycie tak. Zawsze. Jakub i Jakub. Nie jeszcze. Piotr, Jakub i... To tak jak ja, miło mi. Piękne imię, nie? Też piękne. Karolcia, ty? Piękne imiona, słuchajcie. Ale piękne imię. Irka. Inka. Inka. Inka, pięknie. W ogóle jest takie rondo też. Świetnie się składa, wiecie dlaczego? Dlatego, że ja bardzo lubię też czytać dzieciom bajki. To dobrze, dobrze, żeśmy się spotkali dzisiaj. No i pięknie witam panie, które przeszły razem z wami i dziękujemy, że przeprowadziły was tutaj. Chciałbym wam teraz przeczytać bajkę o sobie, która nie chciała spać w dzień. Bo wiecie, że sowy to tak odwrotnie. Tak, bo sowy lubią spać w dzień, tak śpią w dzień, a w nocy rozpoczynają życie. Sobie łowią, może myszkę. Odwrotnie niż ludzie. Czyli sowa powinna spać w dzień, a w nocy nie spać. Tak to powinno być z sowami. Ale bajka jest o takiej sowie, tak jak nietoperze. Bajka jest o takiej sowie, która nie chciała spać w dzień. A powinno, to słuchajcie. Wybiła północ. W dziupli starego dębu właśnie wykluło się puchate pisklę. Mała sowa. Jego mama była szczęśliwa. Wszystkie inne sowy zleciały się ciemną nocą, by podziwiać malucha. Jak wiadomo bowiem, sowy w dzień śpią, a aktywne są po zmroku. Pisklę szybko rosło i zaczęło wyglądać jak jego mama. Wkrótce jednak okazało się, że to sowi odmieniec, który w dzień lata, w nocy zaś śpi. Nie namyślając się wiele, mama zabrała sówkę do leśnego lekarza. Dzięcioł znał się na leczeniu drzew i na wielu zwierzęcych chorobach, ale nie miał pojęcia, jak pomóc małej sowie, która nie sypiała w dzień, tylko w nocy. Poradził mamie, by zrobiła dla córki napój z szyszek. Sowa podziękowała za radę. Już na drugi dzień syrop był gotowy. Nie smakował jednak ani mamie, ani maluchowi. Co więcej, wcale nie pomógł. Inne sowy kręciły głowami, pochukiwały, ale też nie miały pomysłu, co zrobić. Gdy mama sowa odsypiała nocne loty i polowania, i córeczka nudziła się okropnie. Mamusiu, pobaw się ze mną. Nie mam co robić, nudzę się. Hu, hu, odpowiadała sennie mama,
ledwie otwierając oczy. Mała sowa rozrabiała w dziupli albo latała do swoich sowich ciotek i próbowała je obudzić. Nie były tym zachwycone i skarżyły się jej mamie. Pewnego dnia sowę odwiedziła stara wiewiórka. Popijały sobie herbatkę z liści klonu i pogryzały żołędziowe ciastka oraz orzechy. Mam wielkie zmartwienie, zwierzyła się nagle mała sowa. Moja córeczka śpi w nocy, a lata w dzień. To bardzo kłopotliwe dla mnie i naszych krewnych. Co mam robić? A same śpią dzień. Wiewiórka upiła łyk herbaty, zjadła orzeszek i zaproponowała. Niech mała sowa przylatuje do mnie w dzień. Ja i tak wtedy nie śpię. Sówka polubiła wiewiórkę, zresztą z wzajemnością. Kiedy przylatywała o świcie, ruda przyjaciółka opowiadała jej bajki. A wszystkie były o snach. I pewnego dnia mała sowa, zasłuchana w kolejną opowieść, zasnęła. A wieczorem pojawiła się w swojej dziupli i zawołała: Mamusiu, lecę z tobą na nocny spacer. I w taki oto sposób mądra wiewiórka pomogła sówce zasypiać w ciągu dnia, by nocą, jak inne sowy, mogła latać po lesie i wesoło pokukiwać. I to jest koniec. Teraz ja mówię brawo, że tak pięknie, żeście słuchali. Dosyć na razie? Nie. To jeszcze jedną bajkę wam przeczytam. O Smurfa. Tu mam taką bajkę, nie widziałem o Smurfach, ale widziałem taką bajkę pod tytułem. Ciekawie jestem, czy ktoś wiedziało, o co chodzi. Później. Pępek świata. Pępek. A kto to taki, o kim się mówi, że myśli sobie, że jest pępkiem świata? Bo pępek, wiadomo, każdy ma tutaj na brzuchu pępek, tak? Ale czasem się o kimś mówi, że jest, no ty... Ty myślisz, że jesteś pępkiem świata? Tak. Kto to taki? Tak, że rządzi. Czy ktoś wie, kto to taki jest? Taki, kto rządzi, gdzie wszyscy. Taki, kto myśli, że jest najważniejszy, tak? I najmądrzejszy, że wszystko wokół niego, tak? I grozi. Czytam. Uwaga, uwaga, pępek świata. W pewnym domu dorastały trzy kotki. Jeden był biały jak mleko, drugi szary jak różowa chmurka, a trzeci trochę taki, czyli szaro-biały. I ten kotek właśnie myślał, że skoro jest najmłodszy, to wszystko mu wolno. Myślał, że jest pępkiem świata, że wszystko mu wolno. Dokuczał braciom, a później robił niewinną minkę. Tak niewinną minkę, że to nie jego wina. Wyjadał smakołyki z psiej miski i sądził, że to zupełnie normalne. Kocia mama z niezadowoleniem kręciła łebkiem i miauczała. Nie jesteś pępkiem świata, mój koteczku. Podziel się zabawkami z braćmi. Nie podkradaj pieskowi jedzenia z miseczki, bo w końcu się na ciebie zezłości. Kotek jednak nie słuchał. Marudził przed snem. Grymasił przy każdym posiłku. Drapał okropnie, gdy inni nie postępowali tak,
Nie, ja nie. Jeszcze raz powtórzę, żeby było słychać. Dobrze? Drapał okropnie, gdy inni nie postępowali tak, jak chciał. Aż wreszcie miarka się przebrała. Bracia, którzy do tej pory znosili jego fochy, nie chcieli już się z nim bawić. Także piesek się zdenerwował, gdy znowu przyłapał koteczka na wyjadaniu z miski. Warknął tak strasznie, że maluch uciekł pod kanapę. Któregoś dnia podczas spaceru niegrzeczny kotek oddalił się od mamy. Kiedy się zorientował, w pobliżu nie było jego bliskich. Nikogo tu nie znał. Kury gdakały głośno, kaczki kwakały, a gąsior syczał niczym wąż. Maluch biegał bezradnie dookoła i miauczał przeraźliwie. Oj, nie było mu wesoło, tym bardziej, że Indor spojrzał na niego groźnie i zapytał. A co to się kawaler tak sam po podwórku kręci? Nie za mały na to? Co tu robić? Drżąc jak liść, kotek przykucnął pod płotem. Uważaj, jak to się skończy, zobaczymy. Całe szczęście kocica odnalazła zgubę. Maluch przytulił się do niej mocno i wyszeptał. Nie chcę być już pędkiem świata, mamusiu. Zabierz mnie do domu. Taką to nauczkę dostał niesforny kotek, który myślał, że mu wszystko wolno, bo jest najmłodszy. Od tej pory zachowywał się wzorowo. Dzieci kochane, za to, że się tak pięknie słuchały. Pięknie, żeście słuchały i pięknie wyglądacie. Jesteście bardzo kochane dzieci, bo wiecie, że w Bielawie to, co najpiękniejsze i największy skarb w Bielawie, to są dzieci, czyli wy. A podwójny skarb, jeżeli takie dziecko jeszcze się pięknie umie zachować, jest grzeczne i dobre dla koleżanek, kolegów, to już prawie potrójny skarb. Także dziękuję wam, że się pięknie słuchały i bądźcie takimi potrójnymi skarbami. Cichutko sobie poczekaj.